Ten film mógł powstać dzięki wsparciu następujących osób. Cześć, ja jestem Artur i witam na moim kanale. Dzisiaj kolejny materiał z cyklu Procesy z życia wzięte, a w nim druga część procesu ogrzewania. Zapraszam. Tak jak powiedziałem we wstępie, dzisiaj zajmiemy się dalszym omawianiem procesu ogrzewania. Tych, co nie widzieli części pierwszej, to odsyłam do niej, dlatego że ja zakładam, że tą wiedzę z części pierwszej już posiadacie, więc macie już tą wiedzę, jak ogólnie ten proces działa. Dzisiaj omówię go w szczegółach. Nie wiem, czy uda się w ramach jednego materiału opowiedzieć wszystko, więc możliwe, że będzie jeszcze część trzecia. Raczej staram się, żeby te materiały nie przekraczały tych 30 minut, bo wydaje się, że dłuższe już są zbyt męczące i po prostu za długie. Więc nie przedłużając, zapraszam do interfejsu Node-RED i Home Assistanta, gdzie omówię w szczegółach, jak to wszystko u mnie jest zrobione. No więc jesteśmy przed wszystkim dobrze znanym interfejsem Home Assistanta i to właśnie od niego zaczniemy omówienie procesu ogrzewania, dlatego że w nim jest kilka elementów, które są używane później w procesie, więc dobrze od tego zacząć. Pierwsze takie elementy i rzeczy potrzebne do działania tego procesu to są pomocnicy, dokładnie dwóch pomocników, którzy po pierwsze input tekst, ogrzewanie, tryb, jest to zwykła encja działająca jako pole tekstowe przechowująca informacje o tym, w jakim trybie aktualnie pracuje proces ogrzewania, czy jest to tryb dzienny, nocny czy poza domem. No i ja zmieniłem ikonę dla tej encji na taki grzejnik, ustalona standardowa długość od 0 do 100, chociaż tutaj śmiało można by było skrócić ją pewnie do 50 albo i nawet mniej. No i to tyle, jeżeli idzie o tego pomocnika. Tutaj nie ma żadnej jakiejś wielkiej filozofii. Kolejna rzecz to input number, temperatura, czyli tak naprawdę encja przechowująca aktualnie przez nas ustawioną temperaturę tego ogrzewania. Znowu nazwa temperatura, wymieniona ikona na termometr, żeby się jednoznacznie kojarzyło. Przedział działania tej encji jest od 10 do 25 wartości od 10 do 25. No wydaje mi się, że nie ma, że ja przynajmniej nie mam potrzeby ustalania temperatury poniżej 10 stopni czy powyżej 25 stopni, więc taki przedział jest z mojego punktu widzenia wystarczający. Tryb wyświetlenia ja mam ustawiony na suwak, bo myślałem, że na początku będzie to tym suwakiem będzie można ustalać wartości tej temperatury, ale jak się okazało, nie sprawdza się to kompletnie na panelu ściennym, dlatego że ten przesuwak jest strasznie mały. Ja zrezygnowałem z jego wyświetlenia i robię to przy pomocy dedykowanych przycisków. Jest to o wiele wygodniejsze, ale już ten suwak tutaj został. Nie ma to w tym momencie większego znaczenia. Dodatkowo ustaliłem rozmiar kroku, czyli zmianę tych wartości na co pół, czyli no, z mojego punktu widzenia jest to wystarczająca dokładność, jeżeli mówimy o sterowaniu temperaturą, czyli co pół stopnia będziemy mogli zmieniać. Jeżeli uważacie, że ten przedział albo ten krok jest dla Was nieodpowiedni, możecie go śmiało zmodyfikować, kompletnie to nie wpłynie na działanie procesu, on się zachowa identycznie. No i jednostką miary przyjąłem stopnie Celsjusza, więc tutaj jest to podane. I to jest tych dwóch pomocników, którzy są wykorzystywani w procesie ogrzewania. Kolejna rzecz, no to sama ta kontrolka. Kontrolka
składa się tak naprawdę z dwóch kontrolek. Pierwsza z nich to jest karta Markdown i ona wyświetla te wszystkie tutaj informacje, to jest jedna karta. No i później druga to jest definicja tych dwóch przycisków i to wszystko jest zebrane w stosie pionowym, te dwa elementy, tak naprawdę trzy, bo to jest karta Markdown, to jest encja przycisku i to jest przycisk, to są dwie niezależne, tylko te dwa są zebrane w stos poziomy, a później ten stos poziomy z tą kartą Markdown jest zebrany w stos pionowy. Mam nadzieję, że wiecie, o czym mówię. Jeżeli nie, to odsyłam was chyba do szybkich porad, gdzie omawiam wykorzystanie stosów. Tam będzie wtedy dla was to wszystko jasne. No więc tak. Tak jak widać, tutaj są, jest to stos pionowy, gdzie mamy dwie karty stosu pionowego połączone ze sobą, a widać, że na drugiej są znowuż dwie karty stosu poziomego połączone ze sobą. No ale od początku. Na pierwszej, pierwsza karta tego stosu pionowego to jest karta typu Markdown, no i w niej mamy tak, wyświetlenie stanu encji, input number, ogrzewanie, temperatura i to jest to. Ponieważ ja tutaj mam jednego hasza, to w Markdownie jeden hasz oznacza nagłówek, taki tag nagłówka HTML-owego H1. I tu poniżej widzicie, że ja ustaliłem style dla każdego z wykorzystanych tutaj nagłówków. Jeżeli mówimy o jednym haszu, czyli mówimy o H1, no to to jest styl dla H1, tak? Po pierwsze, tekst ma być wycentrowany, wielkość czcionki, margines dolny, margines górny i kolor, tak? Jeżeli ja na przykład tu zmienię na yellow, no to widać tak, że jest już żółte. Jeżeli tu zmienię na przykład na 8, no to widać, że jest to już o wiele większe, tak? Więc tutaj można sobie tym dowolnie sterować, zmieniając styl nagłówka H1 i wtedy wszystko, co jest, co wykorzystuje nagłówek H1, będzie przyjmowało ten styl. Później mamy trzy minusy, które się zamieniają na karcie Markdown za takie horyzontalne odcięcie. No i później mamy dwa hasze, czyli nagłówek H2. Tu mamy zdefiniowany styl dla tego nagłówka. No i tutaj mamy po pierwsze tryb, tak, tekst statyczny, tryb pracy dwukropek. To tak naprawdę można usunąć. Zaszłość. Tak samo tutaj. No i później mamy wyświetlenie wartości tego pomocnika input tekst ogrzewanie tryb, tak? Czyli tu wyświetlamy po prostu aktualny tryb pracy procesu, czyli w tym momencie jest to tryb pracy dzienny. Później mamy znowu statyczny tekst stan pieca i wyświetlenie stanu encji switch, czyli tego sonofa, który u mnie odpowiada za włączenie, wyłączenie pieca. No i widzimy, że aktualnie jest on wyłączony. Oczywiście znowu mamy te dwa hasze, które odpowiadają za nagłówek H2. No i później mamy znowu trzy minusy, czyli kolejne odcięcie. No i statyczny tekst, ogrzewanie działało przez i tutaj stan. Znowu tego można się pozbyć. I znowu stan encji, sensor ogrzewanie dzisiaj. To jest encja, która jak gdyby przechowuje informacje o tym, jak długo w danej doby był włączony ten przełącznik. Jak zdefiniować tą encję, ja to jeszcze powiem, to jest encja typu history i ona właśnie ma możliwość przechowywania różnego rodzaju takich statystyk z działania innych encji na przykład i ja właśnie to wykorzystuję do zbierania
informacji, żeby mi podawało, ile na daną dobę działało ogrzewanie, a rozpoznaje to, że ogrzewanie działało po tym, że ten sonow był po prostu włączony, więc tak naprawdę to się ogranicza do tego, że podaje tutaj sumaryczną liczbę, jak długo był włączony ten sonow. Dobrze, no i tu mamy jeszcze na koniec tytuł ogrzewanie i to jest wszystko, jeżeli idzie o tą kartę Markdown. Teraz jak mam zrobione te przyciski? No więc jest to kolejna kontrolka, która tak naprawdę jest stosem poziomym, a w ramach tego stosu poziomego są zdefiniowane dwa przyciski. No i pierwszy odpowiadający za odejmowanie, tak, temperatury, a drugi za dodawanie. No więc ten za odejmowanie ma prostą akcję. Po pierwsze, wysokość ikony, to ustaliłem ikonę, żeby był ten termometr z minusem sugerujący, że odejmuje temperaturę. Kolejna rzecz to ustaliłem wysokość ikony na 48, mogę na 64, tak, no ona będzie po prostu coraz to większa. Wiadomo, o co chodzi. Dostosowałem to tak, żeby wygodnie było palcem naciskać to na ekranie dotykowym, który jest takim panelem ściennym u mnie do sterowania domem. No i później mam, że wywołuję usługę, czyli funkcja tego przycisku to jest wywołanie, akcja dotknięcia, tak? To jest wywołanie usługi, a przytrzymanie to jest okno więcej informacji. No w tym wypadku tutaj nie ma więcej informacji, więc to akcja przytrzymania tutaj nie ma znaczenia. No i teraz wywołuję usługę w taki sposób, że usługą jest odejmowanie wartości ENCI typu input number. I tu jest jedna rzecz, która mi się na ten moment nie podoba. W sensie takim, że można sobie tu wszystko wyklikać, łącznie z usługą, łącznie z tym, jaka to ma być usługa, że chcemy odejmować wartość z ENCI typu input number, ale nie jestem w stanie tutaj wybrać tej ENCI, której dotyczy ta usługa, co według mnie jest jakimś trochę nieporozumieniem. No i trzeba wejść do edytora kodu i wtedy dodać to. Dodać te dwie linijki, gdzie pierwsze no to jest service data definiujemy, w drugim podajemy nazwę ENCI, której ma dotyczyć ta usługa, tak? Czyli wywołujemy usługę, na naciśnięcie tą usługą jest odjęcie wartości z ENCI typu input number, no i później w service data podajemy, jaka to ENCI, no i u mnie tą ENCI jest ten pomocnik ogrzewanie temperatura, tak? Czyli od niej odejmiemy wartość o ten krok, który jest dla tej ENCI zdefiniowany, czyli te pół stopnia. Dlatego jak naciskam, to no to odejmuje po pół stopnia. Jak dodaję, to też po pół stopnia. No i jak łatwo się domyśleć, drugi przycisk to jest prawie to samo. Różnica polega na tym, że mamy inną ikonę, tak? Termometr plus. No i usługa to input number increment, bo teraz zwiększamy temperaturę, czyli nie dekrementujemy, tylko inkrementujemy. Tradycyjnie nie mogę wybrać tu ENCI, więc muszę przejść do edycji kodu, no i dodać te dwie linijki również. I wtedy bezproblemowo działa dodawanie i odejmowanie, tak? Dobra. Mamy już w takowym razie omówioną całą tą kontrolkę. No i teraz ostatni element, czyli musimy zobaczyć, jak jest zdefiniowana ta ENCI do przechowywania czasu włączenia pieca. No więc tutaj mamy definicję tej ENCI. No i to jest, tak jak mówiłem, platforma to history stats. Nazwałem to ogrzewanie dzisiaj. Odwołuję się do ENCI tego sonofa, który odpowiada u mnie za włączenie, wyłączenie pieca, czyli tym samym włączenie, wyłączenie ogrzewania. Interesuje mnie stan włączenia,
czyli on bazuje na czasie, czyli tą historię tworzę bazując na czasie, gdzie start pomiaru to jest północ, a końcem pomiaru jest aktualny czas. Dzięki temu to mi zawsze działa, zbiera jak gdyby dane od północy do 23:59:59 i znowu o północy się resetuje i znowu mierzy mi ten czas na dobę, tak? I dzięki temu zawsze widzę w tej kontrolce, ile danego dnia działało ogrzewanie i mam taką informację, która no w jakiś sposób jest tam dla mnie istotna. I to jest cała definicja tej Encji. Jak widać, nie ma tu żadnej filozofii, a wszystko, że tak powiem, samo się robi. No i tutaj mam tak, że dzisiejszej doby ogrzewanie działało 0 godzin 0 minut. Czyli tak naprawdę jeszcze się nie włączyło, a to zasługa tego, że jest całkiem ciepło za oknem. Dobrze, wychodzi na to, że omówiliśmy wszystko, co jest potrzebne w Home Assistancie do tego procesu ogrzewania, więc teraz z czystym sumieniem możemy przejść do Node-RED-a i tam na spokojnie omówić sam proces. No więc jesteśmy przed wszystkim dobrze znanym interfejsem Node-RED. To, co widzicie, to oczywiście proces ogrzewania. Jak wiecie już z części pierwszej, składa się on tak naprawdę z dwóch procesów. Pierwszy, ten na górze, ustawia mi temperaturę na głowicach grzejnikowych. Drugi, tak naprawdę ten tutaj poniżej, odpowiada za zarządzanie i sterowanie piecem, czyli tak naprawdę ogrzewanie. Ten pierwszy, jeszcze tylko powiem, cały czas działa z jedną głowicą, bo cały czas walczę z podłączeniem głowic EQ3 Max. Sprawiają naprawdę mi duży problem z jakiegoś powodu i dopóki tego nie ogarnę, a biorąc pod uwagę ilość czasu wolnego, jaką mam, no to chwilę to pewnie jeszcze potrwa. Ale ten proces będzie dokładnie tak samo się zachowywał, gdy dojdą tu kolejne głowice, tak? Więc to można to samo, co robię na tej jednej, zrobię na pozostałych, gdy tylko uda mi się je dopiąć. No i jak ten proces działa? Więc za każdym razem, gdy ja w Home Assistancie zmienię temperaturę, czyli tam sobie ponaciskam ten przycisk minus albo plus na temperaturze, no to zmienię stan Encji tego pomocnika ogrzewanie temperatura, tak? Za każdym razem, gdy on zmieni swoją wartość, to uruchamiany jest ten proces. Więc tutaj dostaję informację o ustawionej temperaturze. Tą ustawioną temperaturę tutaj w funkcji, jak widzicie, zwiększam o 2, czyli jeżeli tam ustawię 21, to tak naprawdę temperatura grzejników będzie ustawiana na 23. Wynika to z tego, że chcę zniwelować ewentualne problemy wynikające z różnicy pomiarów pomiędzy głowicą a termometrem, na bazie którego chodzi cały proces. Tak? W każdym pokoju jest termometr i ta różnica, kiedy głowica osiągnie na przykład 21 stopni, może być szybciej niż termometr, który te 21 stopni zaraportuje. No wiadomo, różnica w miejscu pomiaru, dokładność różnych producentów i tak dalej. Więc żeby nie mieć sytuacji, że zakręcę grzejnik na 21 stopniach, a termometr będzie na przykład zgłaszał, że w pokoju jest 20, tym samym ja ogrzewanie działa, a pokój się nie dogrzewa, no i w ten sposób ten proces by chodził i cały czas nie mógłby dogrzać pomieszczenia, tak? Więc dlatego na grzejnikach ustawiam o 2 stopnie wyższą temperaturę niż faktycznie chcę, żeby była w pokoju. No i tutaj jest funkcja, która właśnie dokładnie to robi, czyli dodaje tą tolerancję dwustopniową do aktualnej temperatury. Teraz tą temperaturę już powiększoną o tą tolerancję zapisuję w danych obiektu message payload. No i taki
obiekt wysyłam do nodu call service, gdzie on jest skonfigurowany już tak, żeby sterować faktycznie tą głowicą na grzejniku. No i tutaj wywołuję usługę ustawienie temperatury na konkretnej głowicy. No a ponieważ tutaj mam dane puste, to pole data jest puste, to tak naprawdę podstawiam pod to pole to, co tutaj przekazałem. Możecie się nawet o tym, jak to działa, możecie się dowiedzieć z materiału Nauka Node-RED i tam poświęconego nodowi call service właśnie. No i jak już mam to ustawione, tak, głowica przyjmuje tą wartość, załóżmy 23 stopnie, no to później jeszcze ta konkretna głowica, nie wiem czy każda, ale ta konkretna głowica wymaga włączenia jej. To, że ustawiam na niej temperaturę, nie oznacza, że ona jeszcze działa, znaczy, że ona już działa. Trzeba ją jeszcze włączyć. Tu sobie czyszczę payload, obiekt payload, znaczy tą właściwość payload, po to, że tu znowu mam call service. Ten call service ma pole data puste i jeżeli bym nie wyczyścił tego obiektu payload, to tak naprawdę do tego kodu nodu call service poszłyby te dane. A te dane nie pasują do konkretnie tej usługi turn on, tak? I wygenerowałbym błąd. I zamiast włączyć tą głowicę, to miałbym błąd składni, bo dane w data nie pasowałyby do tej usługi i to cały ten node by nie zadziałał, tak? Więc ja sobie tutaj wyczyściłem ten obiekt payload, żeby nie mieć tego problemu i tutaj bezproblemowo mogę sobie dzięki temu włączyć tą głowicę i nic złego się nie dzieje. No i to jest dokładnie całe to zachowanie tego nodu. Możemy je jeszcze prześledzić w taki sposób, że zobaczymy, co tu się dzieje na poszczególnych elementach. Pierwsze to zobaczymy sobie tutaj, jak wychodzi to z tego nodu wyzwalającego. I na przykład możemy sobie zobaczyć jeszcze, jak wygląda to po czyszczeniu i jak wygląda po dodaniu tolerancji. Jeżeli ja sobie teraz zatwierdzę to, tak jak powiedziałem, ten proces reaguje na zmianę temperatury w home asystancie, więc ja ją sobie tutaj zmienię. Zwiększam teraz, jeszcze tylko byśmy wyświetlili tutaj. Zwiększam teraz temperaturę o pół stopnia i proszę zobaczyć, co się stało. Idąc po kolei, to mamy tak. Pierwsze to jest stąd, wyszło 21 stopni, tak? Bo było 20,5, zwiększyłem o pół stopnia. Stąd wyszło 21 stopni. Taka temperatura została odczytana z tej encji, która steruje w Home Assistancie. Następnie tu ustawiłem tolerancję i teraz proszę zobaczyć, że temperatura, która już będzie ustawiona na głowicy, już ma 23 stopnie, tak? Czyli tu już jest zwiększone o te 2 stopnie tolerancji na głowicy. I tutaj dokładnie to zostało ustawione na głowicy, a następnie proszę zobaczyć, że jak wyświetlę data, to jedyne co jest w tej sekcji data, to entity ID wynikające jak gdyby z tego, entity ID wynikające z tego nodu, bo to jest to, co pozostało, natomiast ta cała sekcja data zniknęła. Dzięki temu tutaj nie mam błędu, no bo entity ID się podmienia i nie mam żadnego dodatkowego błędu. Bezproblemowo to zadziałało i w tym momencie na głowicy jest ustawione 23 stopnie. No i tak działa ten proces. Jak widać, jest on
dosyć prosty i banalny. Myślę, że w ramach czasu, jaki posiadamy, możemy jeszcze zrobić, omówić szybko to, co tutaj się dzieje, gdy ten kawałek jeszcze omówmy, gdy, co się dzieje, gdy okno jest otwarte. No więc proces ten sterujący piecem, jak widać, jego wyzwalanie polega na uruchamianiu go co 5 minut. Nie ma tutaj jakiegoś specjalnego triggera, który reaguje na jakieś wydarzenie, na jakiś event w systemie, tylko po prostu bazuje na zwykłym harmonogramie, uruchamiamy co 5 minut. No i w pierwszym kroku weryfikujemy, czy jest otwarte jakieś okno. Całą tą weryfikację, czy okno jest otwarte, zrobiłem w bardzo prosty sposób. Założyłem w Home Assistancie grupę, którą nazwałem okna. Do tej grupy dodałem, jako członków tej grupy, dodałem encje odpowiadające za czujniki zamontowane na oknie. Czujniki otwarcia i zamknięcia okna. Te czujniki mają dwa stany, albo on, albo off. Off, gdy jest zamknięty, on, gdy jest otwarty. I teraz każda grupa ma również swój stan, który jest przyjmowany od członków tej grupy. I teraz, jeżeli chociaż jeden z tych stanów jest inny, to cała grupa ma inny stan. Więc tak, jeżeli grupa okna ma 5 encji, na przykład ma 5 encji i one mogą mieć stan on albo off, to jeżeli wszystkie są off, to grupa też jest off. Ale jeżeli chociaż jedna encja w tej grupie ma status on, to grupa również ma już status on. Więc wiadomo już prosto, jak to działa. Jeżeli chociaż jedno okno otworzę w tej grupie, to czujnik tego okna przyjmie stan on. A tym samym cała grupa przyjmie stan on, bo tak działa stan w grupie. Więc w ten prosty sposób wystarczy, że sprawdzę, czy grupa jest off, czy nie. Jeżeli jest off grupa, to znaczy, że wszystkie okna są zamknięte. Jeżeli grupa jest on, to znaczy, że co najmniej jedno okno jest otwarte. No i teraz, co dzieje się dalej? Idziemy sobie, jeżeli okno jest otwarte, chociaż jedno, to idziemy sobie niżej, no i weryfikujemy, czy piec jest włączony. Jeżeli jest wyłączony, no to tutaj nic się nie dzieje, bo z mojego punktu widzenia, skoro ogrzewanie nie działa, to nie ma znaczenia, czy okno jest otwarte, czy zamknięte, tak? Nie muszę nic robić. Natomiast jeżeli się okaże, że piec jest włączony, no to proces pójdzie tutaj. A tutaj trafi na nod opóźniający o 6 minut, czyli proces w tym momencie zatrzyma się na 6 minut. 6 minut to jest więcej niż 5 minut, więc to czekanie na pewno się załapie na drugie wywołanie tego procesu. I jeżeli tutaj sobie czekamy 6 minut, a nastąpi drugie wywołanie procesu i w drugim wywołaniu procesu znowu wyjdzie, że jakieś okno jest otwarte, to ten proces wtedy pójdzie tędy i wyłączy piec. Natomiast jeżeli się okaże, że przy drugim wywołaniu tego procesu wszystkie okna będą zamknięte, to proces pójdzie tędy, pójdzie sobie tu, ale to omówimy w kolejnej części, ale też pójdzie tutaj, a tutaj doda do obiektu message właściwość reset i ustawi jej wartość naprawdę. Tak naprawdę nie ma znaczenia, jaka tu wartość będzie, bo ważne jest to, że powstanie właściwość reset. Jeżeli teraz taki obiekt z właściwością reset puścimy na node delay, to resetujemy ten node delay. Resetowanie polega na tym, że wylatują wszystkie opóźnione obiekty i one nie wyjdą nigdy tędy, więc nigdy nie nastąpi, znaczy nigdy, no w tym przypadku nie nastąpi wyłączenie pieca. Po co to jest? Po co w ogóle ten cały mechanizm? Mógłbym po prostu, gdy piec jest włączony, to mógłbym wyłączyć
to mógłbym go wyłączyć, gdy okno jest otwarte. I tyle. Wynika to z tego, że chciałem nie reagować na chwilowe otwarcie okna. Czasami jest tak, że nie wiem, na chwilę otwieramy jakieś okno, bo coś, bo my na przykład mamy kota, który czasem wraca do domu i trzeba otworzyć, załóżmy, taras czy jakieś inne okno, żeby wlazł do tego domu z dworu. No i nie chcę wtedy, jak działa proces ogrzewania, to ktoś otwiera okno na chwilę, kot wchodzi, zamyka od razu to okno, nie chcę wyłączać i przerywać tego procesu ogrzewania, bo na chwilę ktoś otworzył okno. Dlatego daję tą szansę tych 6 minut na to drugie zweryfikowanie, czy to okno jest nadal otwarte. Jeżeli jest nadal otwarte, to znaczy, że ktoś otworzył okno na dłużej, no to wtedy nie ma sensu ogrzewać i tylko i wyłącznie wtedy dopiero przerywam proces ogrzewania i wyłączam piec. I to jest takie dodatkowe zabezpieczenie. Czyli podsumowując, co 5 minut uruchamiam proces, przy pomocy grupy okien sprawdzam, czy któreś okno jest otwarte. Jeżeli któreś okno jest otwarte, to idę tutaj. Sprawdzam, czy piec jest włączony, czy wyłączony. Jeżeli jest wyłączony, to nic nie robię, a jeżeli jest włączony, to wstrzymuję proces na 6 minut po to, żeby zweryfikować, czy to otwarte okno to było otwarte na chwilę i akurat proces się wstrzelił w to otwarcie, czy jednak jest to dłuższe otwarcie i wtedy wyłączam piec. Jeżeli jest to chwilowe i w tym drugim cyklu już nie to wszystkie okna są zamknięte, to następuje reset tego nodu delay i te wszystkie oczekujące jak gdyby tam wiadomości po prostu przepadają i nie następuje wywołanie tej części procesu. I myślę, że na tą część drugą, na tym byśmy poprzestali. Omówienie tego, co się dzieje, gdy okna są zamknięte, czyli tak naprawdę odpala się ten proces ogrzewania, zostawimy na część trzecią. Myślę, że możemy przejść do podsumowania. No więc mam nadzieję, że po tej krótkiej prezentacji wiecie już po pierwsze, jak ten proces zbudować od strony home asystanta, wiecie jak stworzyć tą kontrolkę, wiecie jak dodać encję historyczną przechowującą informacje o tym, jak długo działało ogrzewanie na dobę. Wiecie, jak obsłużyć to, czy okna są otwarte, czy zamknięte, na co możecie reagować w procesie. Jak również macie już omówiony w szczegółach fragment procesu odpowiadający za działanie, gdy jest co najmniej otwarte jedno okno. W ostatniej części, która będzie za tydzień, omówimy pozostałą część procesu, czyli już to pilnowanie temperatury i w zależności od tego, jaka ta temperatura jest, włączanie lub wyłączanie ogrzewania. Jeżeli macie jakieś pytania do tego procesu na tym już etapie, to piszcie, czy to w komentarzach, czy w opisie do tego filmu jest link, który zaprowadzi Was na forum, gdzie możecie śmiało dyskutować na temat tego procesu. Jeżeli macie jakieś sugestie, uwagi, dajcie znać, jeżeli to będzie coś, co będę mógł uwzględnić w tej ostatniej części, to bardzo chętnie to zrobię. Na ten moment chyba to tyle. Tradycyjnie już, jeżeli uważacie, że ten materiał jest tego warty, to prośba o te wszystkie kciuki w górę. Jeżeli uważacie, że cały kanał jest tego warty, to prośba o jego subskrypcję. Jeżeli uważacie, że moja osoba jest tego warta, to zachęcam do odwiedzenia strony, czy to na Patronite, czy na YouTubie i wsparcie mnie czy kanału. Na ten moment to wszystko. Dzięki śliczne. Cześć.